Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek Super Danganronpa Another 2. Jesteśmy dalej uwięzieni w wieży, no i przyszedł czas rozwiązać ogromny spór. Rozwiązaliśmy już problem terujowy, teraz czas na problem pistoletowy, ponieważ musimy wiedzieć, co z tym pistoletem dalej właściwie zrobić. Moi drodzy, przed rozpoczęciem całego odcinka oczywiście zachęcam was do zostawienia po sobie jakiegoś śladu, na przykład łapki w górę, a ja zaczynam przygodę. Zaczynam przygodę i zobaczymy, co się stanie. No ja już gdzieś czuję tą śmierć wiszącą w powietrzu, ale czy to już będzie w tym odcinku? No nie wiem, spodziewałem się w poprzednim, nie było. Czy będzie w tym? Być może. Także zaczynajmy. Ta broń. Ta broń sama w sobie sprawiła, że byliśmy słabi i bezużyteczni przeciwko Terui. Nie. To sprawiło to, że Teruja pochodzi z Podlasia, jest silny, męski, dorosły, a wy jesteście dzieciuchy i macie mleko pod nosem. Rozumiecie? Czy nie rozumiecie? Więc właściwie zdobycie takiej broni, tego kalibru, jest dosyć pozytywnym dodatkiem dla tej grupy. Racja, Tardurę ktoś zaufany i odpowiedzialny będzie otrzymał. To powinna się ona nam przydać później. Ale skąd ona właściwie się tutaj wzięła? Teruja, skąd ty ją dostałeś? Ja nie wiem skąd. Ja znalazłem ją na szczycie wieży, w środku świetlicy. Ja jakimś cudem znalazłem ją pierwszy. I użył przeciwko wam. Cóż, to nie jest ważne. Problem jest to, kto powinien ją trzymać. Powiedziałabym, że już ci odpada. On próbował postrzelić Teruję bez zawahania, kiedy tylko złapał tą broń. Powiedziałem wam, że to było przez to, że... Ale... To chyba tylko wymówka, co? Dobra, to ma sens. Zgadzam się, lepiej burdym ja jej nie otrzymał. Stawiam, że osoba, która trzyma broń, może zginąć. Bo to takie będzie... Wiecie, nasza głowa się skupi na takiej myśli, że... O, ma broń, jest niebezpieczna, a tak naprawdę będzie wręcz przeciwnie. Mam na myśli, czy jest w ogóle powód, żeby kontynuować tę debatę? Nie sądzę, żeby ktokolwiek z nas był tego warty poza Shinjim. Co? Ja? Prawda. Najbardziej zaufaną osobą z nas wszystkich jest Shinji. Zgadzam się. To on ocalił nas wcześniej i to on zazwyczaj jest tym, który pomaga, kiedy sytuacja to wymaga. Okej, ciekawe. To jest takie zawstydzające. Jeżeli weźmiesz broń, wiem, że nie będzie o coś martwić. Wiem, że można tobie zaufać. Nie. Tak jak powiedziałem wam wcześniej. Jestem teraz w bardzo niestabilnym stanie. Zimne, suche powietrze i śnieg sprawiają, że moje serce drży. Staram się z całej siły się nie rozpaść. To jest dodatkowy powód, dla którego powinieneś wziąć tę broń. Co? To, co ta broń reprezentuje w tej wieży, nie. W tej całej szkolnej wycieczce to sama władza, siła. Nie wiem, czy mam prawo mówić o twojej przeszłości, ale być może ta siła jest ci potrzebna, żeby pokonać swoje własne problemy i traumy. Racja. Ty dosłownie wskoczyłeś, żeby ratować nasze życia. Wiem, że ja nie jestem w stanie być tak odważny jak ty. Ale... Boże, jak niezdecydowany możesz być? To może zagłosujemy? Ci, którzy myślą, że Shinji powinien zachować broń, podnoszą dłonie. Poczekajcie, głosowanie? Nie możecie zdecydować o czymś tak ważnym przez głosowanie. O Boże. Chyba jesteśmy jednogłośni. Błagam cię, Shinji. Okej. Tak jak słaby mogę się wydawać. Postaram się dla was. Wiesz, byłoby super, gdybyś nie zachowywał się na takiego zawstydzonego, na jakiego się zachowujesz. I tak, nasza niezręczna relacja zmieniła się na lepsze. Byliśmy w stanie pokonać ostatecznego bossa tej wieży, Teruję, i odzyskać pokój i spokój w środku wieży. Nie było gwarancji, że będziemy w stanie uciec z tej wieży, ani że znajdziemy wskazówkę, co robić. Ale udało nam się tak dojrzeć od ostatniego procesu, przez wiele ciężkich przeszkód, przez które musieliśmy przebrnąć. I jedyne co zostało, to znaleźć prawdę stojącą za tą wieżą i za tą całą szkolną wycieczką zabójczą.
Kiedy ustaliliśmy już nasze cele dosyć jasno, kiedy jesteśmy w stanie ustalić nasze cele tak jasno, jesteśmy też w stanie zrobić ogromny krok w stronę tego celu. Oho. Witajcie, towarzysze. Proszę, zbierzcie się w pokoju wyroczni. Natychmiast. Okej. Okay. Który to już dzień? Piąty, szósty? Jak co lunch mieliśmy spotkanie, ogłoszenie związane ze spotkaniem i wkrótce zebraliśmy się całą grupą w pokoju wyroczni. Kontynuowaliśmy naszą codzienną rutynę podnoszenia książek. Tak jak się spodziewaliśmy, nie było zbyt dużo rozwoju, też po dzisiejszym, żadnego progresu bardziej, w sensie parcia naprzód po tym, co dzisiaj się stało. Potem rozeszliśmy się, żeby spokojnie zbadać wieżę. W końcu wolni od uwięzienia, od naszej klatki, mogliśmy w spokoju badać całą wieżę. Wszyscy inni wyglądali na rozsypanych, więc na takich rozpierzchniętych po całej wieży, więc rozejrzę się. To, co według mnie jest ciekawe w tej lokacji, to to, że patrząc na tą lokację, mamy realnie gdzieś tam z tyłu głowy, że oni rzeczywiście mogliby coś tutaj znaleźć. I tutaj przeszukiwanie takie, jak jest w tej grze dostępne od samego początku, gdzie oni szukają i szukają i szukają i szukają, tutaj ma sens. Tutaj są książki. W którejś książce nawet dla Becky Mikado mógł dać, no słuchajcie, z tej wyspy wychodzi się tak i tak, to jest to i to, ta osoba za tym stoi i tak dalej. Mógłby to zrobić dla czystej zabawy, a już nie mówiąc o tym, że mógł coś przeoczyć również, tworząc ten wirtualny świat. Mógł się wkraść jakiś bug, jakiś glitch. Różnie to bywa. No i myślę, że tutaj to ma absolutnie ręce i nogi. Przeszukiwanie wysp, takie jakie było robione wcześniej, według mnie tego sensu nie ma. Możemy się trochę rozejrzeć swoją drogą po tej wyspie, po tej wieży, przepraszam. Tutaj nikogo nie ma. Jestem ciekaw po prostu, jak się postaci po raz chodził. Widziałem, że na parterze jest Shinji oraz Teruya. To, że w ogóle Teruya jest wolny, budzi we mnie taki delikatny niepokój. Nie powiem, że smucę się, bo lubię Teruję. I pomimo to, co odwali, uważam, że miał za sobą z tyłu głowy gdzieś tam jakąś taką myśl, że robi coś dobrego. Ale z drugiej strony muszę wam powiedzieć, że realnie czuję niepokój. Jest Nikkei i z Nikkei w ogóle mamy jakiś wykrzyknik. Oj. Sora, czekaj. Nikkei? Nikkei nie ma w pobliżu, co? Muszę ci coś powiedzieć. Co takiego? Chodź do środka, pogadamy. Okej. Okay. Chyba nie spróbujesz nas zabić, co? Zostałem wprowadzona do sali spotkań z Nikkeiem. Przez Nikkeia. O! Yoruko, Yuki? Też tu jesteście? O, więc kiedy Nikkei powiedział, że potrzebujemy jeszcze jednej osoby, miał na myśli Sorę. Więc wy też zostaliście wezwani przez Nikkeia, tak? Tak. Nie wiemy, jaki jest powód, ale on powiedział, że ma nam coś do powiedzenia. Ale czy naprawdę ma coś do powiedzenia? Chyba nie mamy czym się martwić w tej chwili. Musimy tylko szukać wskazówek. To prawda. Więc co się stało? Czy chciałeś powiedzieć nam o czymś innym? Nie. To powinno być wystarczające, cóż. To nie jest tak, że jest jakaś inna osoba, której możemy ufać. Co masz na myśli? Cóż, chodzi o to... Nie zaprosił Shinji'ego. Kiedy wybieraliście wasze książki w pokoju wyroczni, co tam było napisane? Co masz na myśli? To samo co zawsze. Jakiś szlaczek z literek, który wyglądał jak kot. To samo u mnie. Znaczy niestety, nie był to kod resetu. Rozumiem. U mnie też się nic nie różniło. Dlaczego pytasz? Chodzi o to, że coś dziwnego było. Napisałem w książce, którą wybrałem. Coś dziwnego? Więc to nie był kod resetu? Jest zdrajca pośród was, który jest Voidem. Co? Strona, która zazwyczaj zawierała kod, miała napisane zamiast tego to. Co masz na myśli? Jest zdrajca? Więc pośród nas jest jakiś szczur? Tak, zostało żywych trzech Voidów. Mikado, ja i ten, którą nie mogę wykazać. Więc ale pośród szóstki osób, która nie jest to trójką, czyli nie jest Voidami, jest ktoś, kto pomaga Voidom.
Co? Szobaj? Czy Szobaj? Szobaj. Nie, ale kurde, Szobaj? Szobaj mógłby zostać przykupiony. Co tam jeszcze jest? Yuki? Raczej nie. Teruya? Raczej nie. Sora? No, myślę, że nie. Pozostaje nam Yoruko, pozostaje nam Shinji i pozostaje nam Shobai. Yoruko bym raczej odwalił. Shinji albo Shobai pozostaje. Shinji mógłby to zrobić? To niemożliwe. To nie ja. Chwila, czy możemy w ogóle zaufać tej informacji? Nie panikuj i słuchaj mnie. Osobiście myślę, że zdrajca to nikt inny jak Shinji Kasai. Co? Shinji? Jest zdrajcą? Co? Chwila, to jest gierka. To jest gierka. Czy my możemy zobaczyć, że on naprawdę ma napisane to w książce? Imo to jest gierka. Żeby na Shinji ktoś się rzucił. Ale dlaczego on nazwał takie osoby? Jak możesz, Nikkei? Myślisz, że w tą wierzę? Nie ma szans, żeby Brachol był zdrajcą. On dosłownie nas uratował. Jak śmiesz próbować... Czekaj, uspokój się! Jestem tak samo zdezorientowany jak ty. Jak myślisz, dlaczego dyskutuję to z wami tutaj? Odkładając sabot, chcę cię coś zapytać, Nikkei. To dziwne patrzeć na ciebie jako na Wojda. Czy jako Wojt nie powinieneś wiedzieć, czy Shinji pracował? Nie! To jest prawda, że Wojdy mają tylko 5 członków. Ale to nie wszystko. Ha? Plotka jest, że jest tajemniczy współpracownik, który pomagał w naszych planach. Ale mi się podoba ten motyw. I co, on jakoś mieszał w tym wszystkim? Jakby żyła, to bym powiedział, że to jest Setsuka od razu bym powiedział w 100%, ale teraz myślę o Shinji, który był też inicjatorem różnych rzeczy. Aż zapisałem sobie ten tytuł, bo jest prześliczny. Współpracownik, powiadasz? Mów dalej. Nic poza Mikado nie wie o tej osobie. Słyszałem tylko o jego istnieniu, to tyle. I mówisz, że to jest Shinji? Jaja sobie robisz? Oczywiście, że to jest kłamstwo. Dlaczego w ogóle pomyślałbyś, że to on jest zdrajcą? Wiem, gdyby nie on, bylibyśmy już martwi z rana. Ale zachowywał się dziwnie. Jako Void, coś mi mówi, że coś z nim jest nie tak. Dlaczego niby ukrywałeś tak cenną informację aż do teraz? Właściwie powiedziałeś nam teraz, że jest szósty Void. Nie mogę potwierdzić tej informacji sam. Usłyszałem tylko, że ta osoba pomogła przygotować plan. Ej, ale to jest naprawdę, to jest turbo niesamowicie ważnie, niesamowicie ważnie. To jest turbo niesamowicie ważna informacja, tak naprawdę. To jest informacja, która wręcz zmienia wszystko tak naprawdę. Bo ponownie, chociaż wiemy, kto jest teoretycznie całą piątką Voidów, ponownie nie wiemy, komu można ufać, a komu nie można ufać, szczególnie, że nawet jeżeli mogliśmy mieć jakieś czyste predykcje o tego, kto Voidem jest, no to teraz szukam osoby, która nawet do końca nie wygląda Voida, bo jest tylko jakąś osobą współpracującą, ale dlaczego współpracuje? Ja chyba za bardzo łykam baity Nikkei, a tak mi się wydaje. I nie była zamieszana w egzekucję tego całego planu. Poza tym, zdałem sobie sprawę, że to by dodało dodatkowe zdezorientowanie, jeżeli bym powiedział, że jest jeszcze jeden Void. Ale dlaczego taki sekret miałby być napisany w książce? Dotychczas dostawaliśmy tylko dziwne kody. Okej, a dlaczego Nikkei zakłada, że tego Voida, tego zdrajcy Voidowego nie ma wśród nas? Ja wiem, że on podejrzewa Shinjiego, ale no, moim zdaniem przedstawienie tej sytuacji, tej informacji w takim dronie to już jest ryzyko. No moim zdaniem równie dobrze takim zdrajcą Voidowym może być Yuki albo może być Yoruko. Raczej bym podejrzewał też Shinjiego albo Shobaya, ale od razu za Shinjiem i Shobayem byłaby Yoruko, myślę. Nie wiem, mówiłem wam wcześniej, ta cała wieża jest tajemniczym miejscem nawet dla nas Voidów. Yuki, gdzie idziesz? Chcę zapytać Brachola o to wszystko. Nie ma szans, żeby był zdrajcą. To idź, zapytaj gościa, któremu daliście broń, czy jest zdrajcą Voidów. Super pomysł. Poczekaj, nie możesz to zrobić! Dlaczego? Dlaczego nie mogę?
Jak myślisz, jaki był cel tego, żeby was zebrać tutaj, w tym jednym miejscu? Waszą trójkę. Jak myślisz, co się stanie, kiedy to wszystko wyniknie do całej grupy? Yuki, wiem, co czujesz. Ja też nie chcę w to wierzyć, ale tak długo, jak jest możliwe, że Shinji jest zdrajcą, powinniśmy działać uważnie. Uważnie? Jak niby to osiągniesz? Zapytam go, czy jest naprawdę Voidem. Wtedy on zareaguje na te słowa, które znamy tylko my, Voidy. No dobra, ale jeżeli on współpracuje tylko z Mikado, to na 1000% Mikado już mu powiedział, że Nikkei się wyłamał. To jeżeli by chcieli to osiągnąć, to musieliby wtajemniczyć w to Irohę i postarać... To Nikkei musiałby sam wtajemniczyć Irohę, żeby nie zdradzać jakby tożsamości Irohy. I Irohę musiałaby zapytać Shinji'ego i dać ten gest, to wtedy miałoby sens. Jak Nikkei to zapyta, to myślę, że absolutnie, ale to absolutnie nic z tego nie będzie. Słowa, które tylko wy znacie? To jest jakiś szyfr? Można tak powiedzieć. Znaczy się, jak powinniście zgrywać na razie grupy, jakbyście nic nie wiedzieli. Nie mówcie nikomu, okej? Okay? Na razie zakończmy to spotkanie, kiedy... jest dziewiątka ludzi chodząca po tym miejscu, ktoś może nas już usłyszeć. No, jak teruję ostatnio. Ja nie jestem jeszcze przekonany. To, że nagle znalazłeś taką informację w książce, kiedy dostawaliśmy tylko dziwne kody, jest po prostu... Ale okej, okay, zostawię to dla ciebie. To jest inna sprawa. Tak naprawdę, poza Nikkeiem i Sorą, nie wiemy, czy ktoś inny nie dostał jeszcze jakiejś ciekawej informacji. Ja myślę, że osobą, która mogła dostać jakąś inną informację w książce z kodami, może być Shinji. Shinji, który i tak nie ogarnia tej technologii za bardzo. I ja myślę, że on rzeczywiście może być osobą, która dostała jakąś informację, dlatego się tak dziwnie zachowuje. Tylko, że wtedy by to oznaczało, że zdrajca jest albo Shobei, albo Yoruko, jeżeli ten zdrajca istnieje. I to jest właśnie piękne to rozdział. Nie wiemy, czy jakiekolwiek słowo Nikkeia tak naprawdę, czy no już niektóre się potwierdziły, ale co do zasady, każde słowo Nikkeia to jest grubą nicią wszyte i nie wiemy, czy to jest prawda, czy nie. Nasz mały Yuki dorósł. To ja jestem ten normalny, okej? Okay? To wy jesteście ultimatami. Dlatego... Możecie być spokojni, nawet jeśli dzieją się takie rzeczy. I powód, dla którego byłem w stanie dorosnąć, był taki, że... Brachol był tutaj ze mną. I dlatego nie chcę w to wierzyć. Nie ma szans, żeby on był zdrajcą. Jestem tego pewien. Jedna przeszkoda po drugiej. Kiedy już myśleliśmy, że w końcu uwolniliśmy się od więzienia Terui, odkryliśmy kolejną szokującą prawdę. Od teraz zostawiliśmy to Nikkeiowi i pozwoliliśmy, żeby pogadał z Shinjim. A jeżeli Shinji naprawdę jest zdrajcą, co zrobimy? Szczerze wam powiem, że Giga żałuje, że ten rozdział już miał podwójne morderstwo, bo według mnie ten rozdział aż pachnie tym, żeby tutaj było podwójne morderstwo. I żeby w tym morderstwie podwójnym zginął i Shinji, i Nikkei. I to byłoby, no, mi by szczena opadła na podłogę. Bo już jakbym znalazł ciało Shinji, to bym powiedział, okej, to Nikkei. Jakbym znalazł ciało Nikkei, to będzie okej, to Shinji. A tej znajduje ciało na przykład Nikkeia i po chwili znajduje ciało Shinji, to jest takie... What? To byłoby super. Zacząłem śledztwo po tym, jak spotkałem się z Nikkeiem. Ale nie mogłem się skupić. Od tego spotkania, jedyne o czym myślałem, to Shinji. I możliwość tego, że on może być zdrajcą. Nie chcę w to wierzyć, ale jeżeli to jest prawda... Och, Sora, tu jesteś. Jesteś sama? No, a co tam? Co tego, co powiedział nam Nikkei? Chciałam wiedzieć, jaka jest twoja opinia. Cóż, zastanawiałam się też nad tym. I przyznam, że tak bardzo mnie to zajęło, że nie mogę się skupić na śledztwie. Ale szukałaś mnie, żeby tylko o to mnie zapytać? A co? I jest w tym coś nie tak? Cóż, Yuki... O Yuki nawet nie muszę pytać. I Nikkei wydaje się być mocno... mieć mocną opinię co do tego. Więc jedyna neutralna osoba tutaj to ty, Sora. Cóż, chyba musimy na razie zostawić to Nikkeiowi. To nie jest tak, że mamy lepsze opcje. Tak, co do tego... Zastanawiałam się nad czymś. Nikkei powiedział,
sprowadził naszą trójkę, powiedział nam, żebyśmy nie mówili reszcie. Nigdy powiedział, że Shinji może być zdrajcą. Więc... zaznaczył go jako potencjalnego członka Voidów. Oczywiście, jeżeli Shinji był członkiem Voidów, to Nikkei na pewno by o tym wiedział. Więc spójrz na pozostałych ludzi. Mikado jest Voidem, Teruya jest częścią fundacji, więc prawdopodobnie nie jest Voidem. To nie jest niemożliwe. Ale raczej mało prawdopodobne. Więc to zostawia nam tylko dwójkę ludzi. Shobaya Hashimoto i Rohe Nijiue. Rozumiem, co próbujesz powiedzieć. Chwila. Bo już się pogubi... Aha! Jezu, ja zapomniałem, że oni nie wiedzą, że Iroha jest Voidem. Przecież. Przecież my tylko widzieliśmy to w scence. O Jezusie. Ja zapomniałem, że oni o tym nie wiedzą. No to jeżeli oni podejrzewają... Nie, nie... Wow. W sensie... Jezu, jaki to jest pogmatwany rozdział. Niesamowite. Próbujesz mi powiedzieć, że jedno z nich jest pozostałym członkiem Void. Tak. I tak jak mówiłem wcześniej, naprawdę myślę... Nieważne. Przepraszam, Sora. To chyba naprawdę nie pomaga w naszej relacji. Powinniśmy byli skupić się na Shinjim. Nie na tym, kto jest ostatnim Voidem. Tak, i na ucieczce zwierzy. Okej. Okay. Powinnam wrócić do mojego śledztwa. Dziękuję, Sora. Rozmowa z tobą zawsze oczyszcza mój umysł. To samo z... Czuję to samo. Dziękuję bardzo, Yoruko. To nie jest tak, że potrzebuję twojego podziękowania. Prawdopodobnie ja jestem bardziej wdzięczna niż ty. Ja... Do widzenia. Ale się zawstydziła, buraczka spaliła na koniec. Podręcznikowy przykład Tsundere. Co za dziewczyna. Ale ma rację. Na razie nie jesteśmy w stanie za dużo zrobić z innymi problemami. Naszym głównym priorytetem powinna być ucieczka z tej wieży. A żeby to zrobić, muszę przeprowadzić śledztwo jak zawsze. Pomijając to, ta wieża jest bardzo wysoka. Nie zauważyłam tego, kiedy weszłam tutaj po raz pierwszy. Ale teraz, kiedy patrzę na to z tego kąta, schody kończą się tutaj, więc to powinno być najwyższe piętro. Moglibyśmy być nawet wyżej, używając drabin, wejść nawet wyżej. Słuchajcie, zastanawiam się teraz, bo to była idealna scena, żeby nagle zaczęła, że ktoś spada z góry. Ale zastanawiam się, czy twórca chciałby pójść po raz drugi w śmierć z wysokości. No bo mieliśmy już raz osobę, która ginie z wysokości, to był oczywiście Yuri Kagarin. W tej części oczywiście, nie mówię, że w poprzedniej coś taki był, bo po prostu w tej części była taka osoba. I to jest mega zastanawiające, czy w drugi raz by mogło coś być, bo ja nie stawiam, żeby ktoś zabił bronią palną. Myślę, że może usłyszymy strzał, ale myślę, że przyczyna śmierci będzie coś inna. Nie wiem, tak jakoś czuję po prostu. Na tym widzę sufitu. Czy naprawdę jest tak wysoko? Jeżeli spadnę z tego miejsca, to wątpię, żebym przetrwała. I właśnie w tym momencie... Co? Nie. Ciało zostało odkryte. Wszyscy zbierzcie się w pokoju zasilania w wieży Babel. Nie. Nie. Wczoraj moi rodzice mnie porzucili. A może to było dzisiaj? Szczerze nie jestem pewna. Takie były moje wspomnienia z dzieciństwa. Przejście czasu, rozbite przez te cenne wspomnienia, tak bardzo, że nie pamiętam ich twarzy. Próbowałam znaleźć ich ślady. To nie było bardzo w moim stylu, prawda? Musiał być opętane czy coś. Ale oni już od dawna nie żyli. Żyli tak, aż zostali zabici, jak na bękartów, którymi byli przystało. Ludzie się nie zmieniają. Przeznaczenie nie jest czymś takim jak w Providence. Providence oznacza opatrzność? Jak opatrzność. To reprezentuje wiecznie niezmieniającego się mnie. To osoba, która podejmuje najgorsze decyzje, jest to zawsze ustalone od startu.
Jeżeli by tak nie zrobili, to czas byłby wobec nich litościwy. Jak łosoś wracający do swojego miejsca rodzin. Wszystko miało swoją drogę. Zostało zbudowane tak, żeby było jak było. Tak mogłem się uspokoić. Co się stało? Świat wciąż się zmieniał, ale ludzie nie. Można ufać... Nie można ufać ludziom w tym przeklętym świecie. Jedyne, co jest godne zaufania, to ja sam, jakby. Nasze pragnienia sprawiają, że jesteśmy ludźmi. Nasze pragnienia sprawiają, że czujemy się żywi. To właśnie mi to mówi. Nawet nie można się tutaj przespać. Nie gadajcie. Cóż za wydarzenia? W końcu ktoś zginął. Chyba przestał padać. Miałem paskudny sen. Może przez zmianę atmosfery. Nie mogę się do tego przyzwyczaić, nieważne jak bardzo próbuję. Chwila, to był sen Shobaya. Myślałem, że to był sen Sory. Ale przecież Sora nie zginęła, prawda? A więc... Sprawdźmy, kto tym razem gryzie piach. Poczuj zasilanie na parterze, co? Ciekawe, co to może być. Nie gadajcie! Shobai Hashimoto. Kod aktywacja kodu administratora. Jak to? Parcie ma kasy. Nie, to nie może być Sora, bo nie spadła chyba w ten sposób, co? Gdy tylko wszedłem do... Po schodach zszedłem do pokoju zasilania. Pierwsze co poczułem to bardzo gorące powietrze. Choć nie było na tyle intensywne, żeby wpłynąć na powietrze przy wejściu. To było one nienormalne. Mówiąc delikatnie. Niewyraźne głosy i odgłosy zachodzące z pokoju zasilania. Wiedziałem zbyt dobrze, że czekało mnie miejsce odnalezienia ciała. I wtedy... Bez zbędnego przedłużania, zszedłem, żeby zobaczyć, kto tym razem gryzie piach. Gorąc robił się coraz większy i większy. Hałasy i głosy były coraz głośniejsze. Na końcu schodów, w środku przepasnego pokoju zasilania, czekało na mnie. To nie będzie, Sora. Wyłączyła mi się gra! W takim momencie?! W takim momencie? Chyba żartuje sobie ze mnie ten program. Nie, to jest jakiś żart. Teraz się odpali i będzie zupełnie coś innego. Co tu się dzieje? Boże święty! Mam nadzieję, że to nie jest jakiś koniec wersji. Że to jest jakiś błąd czy coś. Boże, trzymają w napięciu, skurczybyki. Deadly Life już jest. Nie, błagam. Nie, to nie jest Sora. To będzie Teruya. Albo... To będzie Teruya. Żeby się nie włączało. Bo jak będzie się włączało, to nawet nie wiem, co zrobić. Shinji? Kto to jest? Teruya? 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 Kto to jest? Pośród palonego odoru, przypominającego zapas Drilla, leżało ciało Shinjiego Kasaya, Ultimate Strażaka!
Wow. Wow. Nie trafiłem ofiary. W sensie, powiem wam tak. Ja wiem, że zabrzmię teraz na bezpodstawnego i niewydarzonego hejtera, ale ja wam powiem już teraz, że ten rozdział już zjada, na śniadanie wypluwa stroną, z której, do której światło nie dochodzi, poprzedni rozdział. Bo to, co się stało przez ostatnie 8 około minut, to jest arcydzieło tej gry. Może ja jestem zbyt do tego podierany, ale co tu się kurczę stało? Zamrażająca wieża, w której Shinji został spalony żywcem. Znaczy żywcem czy nie żywcem. Już widzę, że jakiś paralizator leży na ziemi. Ktoś go tutaj zaatakował. Shinji, który miał broń. Czyli stawiałem, że osoba z bronią nie zabije i rzeczywiście to tego, ale nie pomyślałem, że Shinji będzie tą osobą. Kompletnie mi to przez głowę nie przeszło. Ktoś zepchnął Sorę, której też tutaj nie ma. Ale Sora musiała przeżyć. I wiemy, że Shobai ma jakieś uprawnienia administratorskie. To może on jest ostatnim agentem? Jezu Chryste. Mam tyle pytań, że nie wiem od czego zacząć. Mój Boże. Jakie to było świetne. Niewyobrażalnie cudowne. To był najlepszy moment tej gry do tego czasu. Kropka. Wow. Naprawdę, ja nie wiem, może miałem zbyt dużo oczekiwań wobec trzeciego rozdziału, który też był bardzo dobry, ale to jest po prostu arcydzieło. Tak mi się to podoba. Świetnie to się zapowiada. Jest tyle pytań. Kto zepchnął Sorę? Raczej nie była to Yoruko, to tyle wiemy. Kto zabił Shinjiego? Gdzie jest broń? Dlaczego Shobai ma takie uprawnienia? Co to było za wspomnienia Shobaya? Bo to były wspomnienia Shobaya, a może to były wspomnienia Sory? To jest właśnie takie pytanie. On powiedział o śnie, ale może to jest takie zwodnicze, bo na tym, w tym śnie widzieliśmy dziewczynę z brązowymi włosami, co pasowało do Akane. A z kolei by nie pasowało do teorii, że Akane w ogóle jakby, że ta Sora to jest kompletnie odłam Akane, o którym my nie wiemy. Ale jeżeli to był Shobai z kolei, to znaczy miał takie włosy bardziej brązowe. Chyba, że to był ktoś jeszcze zupełnie inny, nie wiem. Boże święty, ale powiem wam, że no, spojrzałem na ciało i nie wiedziałem, na co patrzę. Byłem pewien na początku, że to jest Teruya. Ja nie wiedziałem, w ogóle nie zwróciłem uwagi, że szędziła się Shelki. Oh, nie mogę się doczekać Deadly Life'a. Ale w tym momencie kończymy oczywiście. Idealnie myślę, że odcinek wyszedł, żeby zostawić nas w stanie po prostu szoku i niedowierzania. Widzimy się w kolejnym odcinku. Całe szczęście dla was i dla mnie już jutro o godzinie 16, jeżeli oglądacie bieżąco. Jeżeli wam się podobało, koniecznie zostawcie po sobie jakąś aktywność, jakąkolwiek komentarz, subskrypcja, łapka, cokolwiek. Zapraszam serdecznie. Dodatkowo zachęcam do wpadnięcia do opisu, macie tam linki do moich mediów społecznościowych. Ja generalnie zapraszam was na mojego Twitcha, gdzie streamuję 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku, od godziny około 17-18 różne gry, inne niż na kanale, co do zasady. Różne horrory, jakieś Minecrafty i tak dalej. Zapraszam, a na ten moment kończę i to naprawdę chyba był dotychczas jeden z moich ulubionych, na pewno top 3 moment w grze 100%. Nie już top 1, musiałbym sobie przypomnieć, jakie jeszcze tam mi się podobało. Top 5 powiedzmy 100%. Ale na pewno topka, top of the top. Jestem, o Jezu, jestem ciekawy. W ogóle nie mam pojęcia, co się stało, nie mam pojęcia. Shinjiro kompletnie nie widziałem jako ofiarę. Widziałem go jako mordercę. I to widziałem, że masa z was typowała Shinjiro jako mordercę. A jeżeli to nie jest samobójstwo, co jest jeszcze możliwe, to wow. W sumie trochę żałuję, że zmieniłem Teruję teraz, bo to było u mnie wcześniej typy Nikkei i Shinji w obu przypadkach. Zmieniłem na Teruję, bo no, w pewnym momencie wydawało mi się, że Shinji jest niemożliwym po prostu sprawcą. I powiem wam tak, nie mam bladego pojęcia, kto go zabił. Bladego pojęcia nie mam. Wątpię, żeby to był Nikkei, szczerze powiedziawszy. Wątpię też, żeby to był Teruya. Ale jeżeli nie Nikkei i Teruya, to kto? Yoruko? Na pewno nie. Sora? No po tym zepchnięciu, no to chyba raczej odpada. Kto zepchnął co? Nie. Dobra, kończymy, moi drodzy, kończymy. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej, pa, pa.